Szanowne druhny, szanowni druhowie, czcigodni goście, dzisiaj spotykamy się ponownie na tej płycie. Doskonale pamiętam te 125-lecie dokładnie w tym samym miejscu, a czas nieubłaganie mija i już mamy dzisiaj 130-lecie OSP Żnin. Dziękuję za to, że jesteście. Dziękuję za tym wszystkim, którzy przez wiele lat poświęcali zdrowie, życie i poprzez swoją działalność, poprzez ratowanie ludzkiego życia, poprzez odwagę dotrwali do dzisiaj. Dziękuję serdecznie tym, którzy wstąpili niedawno w szeregi OSP Żnin. Dziękuję wam za udziały w akcjach ratowniczo-gaśniczych, za ratowanie ludzkiego życia, wytrwałości i służby dla dobra drugiego człowieka. Postanowiliśmy z przewodniczącym Rady Miejskiej, że ten jubileusz 130-lecia OSP Żnin wykorzystamy do powrotu, choć na chwilę, do sytuacji, która miała miejsce niedawno w naszej gminie, do sytuacji po nawałnicy, gdzie właściwie coraz mniej te skutki są widoczne dzięki wszystkim służbom porządkowym, ale też strażakom, ochotnikom, którzy na początku nieśli ratunek, a do dzisiaj pomagają nam z tej nawałnicy się dźwignąć. Gdyby nie nasze wspólne działanie, gdyby nie nasza współpraca, nie tylko ze strażakami, ale też ze służbami Państwowej Straży Pożarnej, służbami pana starosty żnińskiego Zbigniewa Jaszczuka, gdyby nie współpraca z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej, nie wiadomo, w jakim miejscu bylibyśmy dzisiaj. Chcielibyśmy na ręce panów złożyć na strażaka społeczeństwo. Nigdy się nie zawiodło. Dziękujemy za pełną poświęcenia służbę, Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek. Poproszę o wystąpienie przedstawiciela pana komendanta wojewódzkiego. Bardzo proszę zastępcę komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej i bardzo proszę pana starostę Żnińskiego o odebranie okolicznościowych listów gratulacyjnych. Pozwólcie teraz, druhny i druhowie, że również na ręce waszych przedstawicieli, prezesów ochotniczych jednostek Straży Pożarnej wręczymy również z druhem przewodniczącym okolicznościowe listy gratulacyjne. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję za ratowanie życia ludzkiego, za ratowanie mienia i za to, że poświęciliście swój czas, ryzykowaliście swoje życie dla ratowania życia bliźnim i za to, że możemy na was zawsze liczyć w sytuacji tej już po nawałnicowej. Bardzo proszę prezesów lub przedstawicieli jednostek OSP o odebranie okolicznościowych listów gratulacyjnych. Chciałem przekazać życzenia od prezesa zarządu oddziału wojewódzkiego drucha Zdzisława Dąbrowskiego. Pozwólcie, że przeczytam pismo.
Jubileusz 130-lecia społecznej działalności waszej jednostki wywołuje na pamięć siłę ducha narodowego o potrzebie kultowania i pielęgnowania strażackiej tradycji. Skłania także do głębokiej refleksji nad fenomenem przetrwania strażackiego ruchu społecznego. Dostojny jubileusz 130-lecia działalności jest okazją do złożenia hołdu założycielom, działaczom oraz zwykłym członkom, którzy historię jednostki tworzyli. Jest także szczególną okazją do złożenia wyrazów szacunku i wdzięczności wam, drogie druhny i druhowie, za wszelkie trudy społecznego działania. Życzę spełnienia planów i zamierzeń, zachowania strażackich tradycji, rozważnych i owocnych decyzji, wiele zdrowia i osobistych dokonań. Jesteśmy jednostkami o najdłuższej historii i trzeba tą historię kultywować. Życzę wielu sukcesów, wspaniałych osiągnięć, a także tej postawy, którą zaprezentowaliście podczas działań w czasie usuwania skutków nawałnicy. Jeszcze raz w imieniu całego zarządu oddziału powiatowego składam serdeczne życzenia. Składam także, już nie będę czytał, list oraz okolicznościową pamiątkę. Dziękuję bardzo. W imieniu przewodniczącej Rady Powiatu, który reprezentuje tutaj wiceprzewodniczący Stanisław Pogiel, gdyż nie mogę uczestniczyć w tym dzisiejszym jubileuszu, jak również w imieniu członka zarządu powiatu Zofii Kozłowskiej własnym, chciałem się podziękować za zaproszenie na dzisiejszy jubileusz 130-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Żninie. Wasza jednostka jest jednostką specyficzną. Ona zawsze musiała na bliskim być oddziaływaniu kiedyś Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej, teraz Komendy Powiatowej PSP. Korzystając z okazji, chciałem również podziękować wszystkim druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych i z terenu gminy Żnin, i z terenu powiatu żyńskiego, strażakom z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej za sprawną akcję na terenie Żnina i Lubostronia po nawałnicy z 1 na 2 sierpnia, jak również tej dużej, o większym zasięgu, większym zakresie nawałnicy z 11 na 12 sierpnia. Wykazaliście się sprawnością, wykazaliście się bardzo dobrą współpracą i również z miejscowymi rolnikami, którzy pomagali wam w udrożnieniu dróg. I pozwólcie, że z tymi podziękowaniami, z życzeniami kolejnych jubileuszy podziękujemy wam za wieloletnią, bezinteresowną pomoc osobom potrzebującym. Życzymy wam, aby służba drugiemu człowiekowi była zawsze dla was źródłem satysfakcji i społecznego uznania i pozwólcie, że ten okolicznościowy grawerton przekażemy na ręce prezesa i drucha naczelnika jednostki OSP w Żninie. Dziękuję bardzo. Prezesie, panie starosto, panie burmistrzu, panie generale, panowie komendanci, straży, policji, panowie nadleśnicze, panowie prezesi, szanowni mieszkańcy, samorządowcy, a w szczególności wy, drodzy strażacy z OSP Żnin. W imieniu kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego pragnę złożyć wam bardzo, bardzo gorące pozdrowienia. Komendant z przyczyn osobistych nie mógł dzisiaj tutaj się pojawić, ale jak powierzył mi ten obowiązek bycia, to bardzo się ucieszyłem. Ucieszyłem się pod wieloma względami. Po pierwsze, że mam tu dużo przyjaciół, kolegów ze Żnina. Mam tutaj dobre wspomnienia z kilkunastu imprez okolicznościowych. Przede wszystkim mam tu jako zastępca kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego, gdzie powierzone mi sprawy operacyjne, mam tu bardzo dobrą jednostkę i z tego się bardzo cieszę. Macie tu bardzo dobry sprzęt, ale sprzęt bez dobrych ludzi, bez dobrze wyszkolonej kadry nic by nie był wart. Dziękuję wam za to, że zdaliście ten najważniejszy egzamin. Jak przyszła nawałnica, to wy byliście pierwsi. Pracowaliście od pierwszych godzin, ratowaliście życie ludzkie, życie zagrożone, a później działania takie pomocnicze, porządkowe, praktycznie do dnia dzisiejszego działacie podczas usuwania tych skutków nawałnicy. Bardzo się z tego cieszę, że mam tu takie jednostki w całym powiecie żnińskim.
Bardzo się cieszę, że tak sprawnie działacie i przede wszystkim skutecznie. Skuteczność, sprawność i bezpieczeństwo jest najważniejszym walorem, który charakteryzuje jednostkę OSP Żnin. Jak wyjeżdżałem tutaj, pozwólcie, że sobie jeszcze taką małą dygresję wrzucę. Jak wyjeżdżałem tutaj, zatrzymałem się u chłopaków OSP Pruszwica, która za tydzień będzie obchodzić 120-lecie, bo jest jednostką z 1897 roku. I wspominali was, jak razem działaliście podczas usuwania skutków wichur. Pragnęli, żebym przekazał wam pozdrowienia i podziękowania, że naprawdę wspaniale się z wami współpracowało. Ja z tego miejsca chciałbym wam bardzo podziękować, pogratulować wszystkim oznaczonym na dzisiejszej uroczystości i przede wszystkim powiedzieć, że na Komendę Wojewódzką zawsze możecie liczyć. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego dobrego. Chciałbym pogratulować tego wspaniałego jubileuszu i życzyć dotrwania do następnych jubileuszy. Wszystkiego dobrego. Ja w imieniu Rady Nadzorczej, Zarządu oraz pracowników Spółdzielni Rolniczo-Handlowej Rolnik w Żninie chciałabym złożyć serdeczne gratulacje z okazji tak doniosłego jubileuszu, jakim jest 130-lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Żninie. I cóż, życzę wam, drodzy strażacy, abyście zawsze służąc człowiekowi doznawali wiele sukcesów, ale też i właśnie takiego wsparcia społecznego. Serdeczne gratulacje. Z okazji jubileuszu 130-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Żninie składamy wyrazy uznania za chlubną i ofiarną służbę w ochronie przeciwpożarowej. Niech ta służba tak potrzebna społeczeństwu będzie doceniana i rozumiana. Niech przynosi wam radość i zadowolenie. Życzymy wam dalszych sukcesów w pracy społecznej, realizacji zamierzonych celów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Życzą druhny i druhowie z OSP Brzeskostewko. Z okazji 130-lecia działalności życzymy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żninie rozwoju jednostki oraz wielu lat bezinteresownej służby bliźniemu. Życzymy szacunku, uznania społecznego, błogosławieństwa Bożego i opieki Floriana.